Znajdujemy się przy pomniku poległych podczas II wojny światowej mieszkańców gminy Konstantynów i okolic. To jest taki pomnik, który kończy dzisiejsze nasze uroczystości patriotyczne upamiętniające Konstytucję 3 maja. Rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie uczniowie ze szkoły podstawowej w Komarnie Kolonii przedstawili piękną część artystyczną dotyczącą części naszej historii opisującą okres zaborów, no i później sam fakt uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zaznaczam, była naprawdę piękna prezentacja, dzieciaki przygotowane były bardzo, bardzo pięknie i myślę, że to bardzo ważne. Następnie po części, w tej części w kościele parafialnym udaliśmy się do wszystkich pomników, a mamy, nie ukrywam, ich na terenie gminy łącznie 6. Dzisiaj odwiedziliśmy 5. Jeden pomnik poświęcony sybirakom odwiedzamy podczas uroczystości poświęconej tym osobom. Zatrzymaliśmy się przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam odśpiewaliśmy hymn państwowy. No, cieszę się, że była duża grupa pocztów sztandarowych, zarówno ze szkół, jak i z jednostek straży pożarnej. Były delegacje i szkolne, uczniowie, zarówno ci mali, czyli zuchowie, uczniowie ze szkoły podstawowej w Konstantynowie i w Komarnie na czele ze swoimi dyrektorami, opiekunami. No i zebrała się też liczna grupa naszych mieszkańców. Cieszymy się, że zechcieli z nami świętować. No zawsze jest ten mały dylemat, bo chcielibyśmy, żeby tych osób było więcej, szczególnie osób młodych. Młodych zawsze jest z tym problem i robimy wszystko, żeby tych młodych jeszcze jakoś przyciągnąć, zmobilizować do tego, żeby też te uroczystości wspólnie z nami przeżywały. Wieczorem mamy jeszcze drugą część naszych uroczystości, mianowicie w sali Gminnego Centrum Kultury będzie kabaret, gdzie będzie można z humorem zakończyć dzisiejszy dzień. A dzisiaj wszystkim życzę miłego popołudnia, wielu ciekawych wrażeń, odpoczynku w gronie rodzinnym i pamiętajmy, że dzisiaj przeżywamy 3 maja. Dniu radości, dniu wesela, jak szeroki polski kraj, niechaj okrzyk w niebo strzela, wiwat, wiwat, 3 maj! Naród z królem, król z narodem, odrodzeniu ziścił sen, w upojeniu cudem młodem, niech nam dzień rozbłyska ten. 3 maja, Wielki Boże, dłonie bratnie złączmy wraz. Cóż się oprze, któż nas zmoże? Bóg nad nami, Polska w nas. Zorza świta, dzień się rodzi, po wolności sięgaj raj. W górę serca, starzy, młodzi, wiwat, wiwat, 3 maj. Tak, oto u schyłku XVIII wieku Polska zaczęła się budzić do życia. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, nowożytną ustawą zasadniczą. Konstytucja, wznosząc liberum veto i wolną elekcję, dała podstawy do wzmocnienia władzy i stworzenia nowoczesnego społeczeństwa. O znaczeniu historycznym dzieła 3 maja stanowi bowiem nie treść konstytucji, ale sens moralno-polityczny. Konstytucja 3 maja pozostała symbolem możliwości odrodzenia moralnego narodu. Symbolem próby wybicia się na niepodległość. Udało się. Po wielu trudach, tłumaczeniach, król polski uchwalił konstytucję. Dokument, który dawał Polsce szansę, był to 3 maja 1791 roku. Za tę wolność, którą z troską Twej obiece